Ile mamy zebranych? Aż muszę przeliczyć. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jeden, dwa, na trzy, na cztery, na pięć, na sześć, na siedem, na osiem, na... A mamy tutaj 30, czyli już kurde ponad połowę mamy. Easy. Szybki poziom to jest, naprawdę. I jeszcze jedna tutaj szaro-spodniowa małpa. Hono tu kurde, złoczyńco jeden. Widzisz? I już po tobie. O kurde. Proszę oddawać mnie. O wy kurde złodziejaszki jedne. I jeszcze jedna, gdzie jest? Jeszcze jedna małpa, dawaj mnie tutaj spodnie. Co to ma znaczyć? Za oszustwo, złodziejstwo w czystej postaci, przebrzydłe małpy. Kurde, przebrzydłe małpy mi spodnie kradną. Ha, ty kurde. Już nie wiem, co mam powiedzieć. To jest kurde żałosne, co nie? A to widzę kurde złodziejaszka już jednego. Co ty myślałeś, że nie zobaczę? Kurde, wolę żarty. Dół, góra, dół, góra, dół, góra. Lecimy do pralki. 39 sekund. Jeszcze małpa w pysk dostała. Bardzo dobrze. To teraz nam zostaną chyba tylko dwa poziomy, co nie? Albo trzy. 15 żyć, kurde, ta piątka coś się nie mogła, ten... ta piątka się coś, kurde, graficznie zbugowała, jak nie wiem, czy widzieliście. Nie mogła się wyświetlić w całości. No cóż poradzić. A, tu jest poziom, widzicie? Tego jeszcze nie robiliśmy. A, kurczę pieczone, co to ma znaczyć? Wracamy na cmentarz? Chyba tak. Znowu mamy, kurde, małpę strumną. Coffee dance. Monkey Rocket? Co tu się dzieje teraz? 20 spodni, dobra. To bardzo malutko jak na taki poziom. I też widać, że poziom nie jest długi, bo aż 3 minuty tylko mamy do zrobienia. It's easy. Strasznie łatwa to jest gierka, naprawdę. Dobra, tu już mamy zebrane. No, jedną parę spodni przy okazji gratis. Dobra, tam jest bomba. Więc lecimy po bombę.
bomba w oko, fast attack. Oj, coś nie pykło. I może to się dla mnie źle skończyć. No jeszcze tylko 9 tych. 9 zielonych majciochów. Pyk. I teraz szybko po bombę. Bomba oko, fast attack. Teraz lecimy tam, gdzie jest dużo tych. O, właśnie tutaj, nagrobków. Serio tylko jedna? Co za kurde zasrane złodziejaszkie małpy. Nawet nie złodziejaskie, tylko złodziejskie małpy, chciałem powiedzieć. Zrogowaciałe. Co za kurde zasrane małpiszony złodziejskie. Dobra, mamy 15 sekund. Musi się udać. 9. Dobra, jest. Uda się. 4 sekundy do końca. Myślałem, że się nie uda, ale się udało i to jest najważniejsze. Ej, jak elefant, czyli słoń. 16 kurde życiek. Może dobijemy do 20 w tym let's playu, co by było fajnym wynikiem, nie będę tego ukrywał. A, i tutaj już będzie boss. It's a boss time. Dobra, zobaczmy, co tu będzie. I po bossie będziemy mieli chyba ostatni świat już. Chyba. O ile coś jeszcze gra nie wymyśli. A podejrzewam, że na pewno coś wymyśli gra, żeby nam trochę delikatnie przedłużyć rozrywkę i sesję. No ale myślę, że z tej sesji spokojnie wyjdą 2-3 odcinki, może 4. Więc easy. Będę miał odcinki na przynajmniej 2 dni. Tu mamy nawiedzony dom. Wiecie co, ten nawiedzony dom przypomina mi grę Ghostbusters. Też taki fajny klasyczek, który warto byłoby ograć. Ewentualnie te kolory, ta kolorystyka, która tutaj jest, też mi bardzo przypomina Beyond Good and Evil. Też warty uwagi klasyk, który warto byłoby ograć kiedyś na kanale. Nie wiem, czy oczywiście byście chcieli. Bo dużo osób może go kojarzyć lub nie kojarzyć, wiadomo, o co chodzi, no nie? Ale podoba mi się, że jest to kolejna gierka w takim pełnym trójwymiarze i wiecie. I te światy w ogóle wszystkie mają taki fajny swój klimat, muszę przyznać, naprawdę. Szanuję, nie szkaluję. Trochę, że trochę inna muzyka tu leci. O, tam już trochę trumien się pojawia. Trzeba tutaj małpy do parteru sprowadzić. Co to ma znaczyć? Ale troszeczkę gra tutaj przycięła. Przycięła ze mną, kurde. Przycięła komara w tak zwany sposób. A, i tu mamy kompas. Okej, okay. Warto to mieć na uwadze. Może będziemy mieli tutaj zaraz jakiś zegarek, który nam czas przedłuży, też byłoby spoko. Ciekawe w ogóle, jakiej firmy jest ta pralka, do której tutaj wkładamy, no nie?
Może w świecie, kurde, Ape Escape to jest jakaś, kurde, nie wiem, wersja na przykład, jak jest, nie wiem, pralka firmy Beko, to jest Apeco, albo nie wiem, jakieś inne tam. Kurde, no nawet nie wiem, jakby tutaj śmiesznie wybrnąć z tej sytuacji. Żeby to nie zabrzmiało jakoś turbo sucharowo. Tu mamy wszędzie ogarnięte, więc musimy na dół zejść. Ajajajajaj, dzwonio. O, elegancko, bardzo fajnie. Teraz tu zobaczymy na dole, czy czasem nie ma jakichś trumienek. Podejrzewam, że na dole coś może być. Ale nic nie widzę na razie. Chociaż nie, zapomniałem, że tu kompas mamy. Kurde, ja cały czas zapominam, że coś takiego jak kompas istnieje w tej gierce, wiecie? Serio. Zapominam, że coś takiego jak kompas istnieje. Trochę za późno, kurde, teraz się skapnąłem, że są tutaj te nagrobki na dole. Trochę za późno, powiem wam szczerze, się skapnąłem. I to spowoduje, że mi się nie uda niestety tego zrobić za pierwszym razem. Ale przynajmniej już wiem, jak to ogarnąć wszystko. Więc będę mógł na spokojnie sobie teraz tą misję zrobić. W sensie ten poziom zrobić w zasadzie i wtedy się z wami zobaczyć. Jak już to ogarnę w całości. Wycyałości i o. Dobrze, moi drodzy, brakuje nam już tylko trzech, powtarzam, trzech spodni małpiszonów. Dobrze. Tam na dole widzę, że coś będzie. Tam na dole coś będzie, okej. Okay. 24 sekundy, dobra, teraz lecimy z koksem. Na samiutki koniec. Dobra, mamy to. Elegancko. 13 sekund do końca. A taka niby pechowa liczba. Udało się, dobra, to mi się podoba. 17 żyć i ranga E. No, mogłem się tego domyślać. Czyli teraz zostaje nam tylko już boss. I będziemy mieli chyba ostatni świat, chyba. I o ile dobrze policzyłem, że to będzie ostatni świat. No, teraz mamy walkę z bossem. Ze Spekterem po raz kolejny. No ale kogo byście innego się jako bossa tu spodziewali, nie oszukujmy się. Więc dobra, zobaczmy, co tutaj Spekter będzie nam miał do powiedzenia. Może znowu kolejna konfrontacja pójdzie od... tak. Co by było oczywiście fajne. Nie będę tego ukrywał. Te małpy, kurde, stojące na trumnach, patrzące się nie wiadomo nawet gdzie.
Oj, ale gra tutaj delikatnie przycina. Na szczęście już mamy przynajmniej połowę zebranych spodni, tak więc to już naprawdę nie będzie żaden problem. Aczkolwiek nie wiem, czy czasem te spodnie, o właśnie, tam nie utknęły. Ale widzę, że jednak nie utknęły. I dobrze, bo przynajmniej będę miał teraz pewność, że nic mi się nie zbaguje. Nie to, co było przy drugim bossie, w którym z jakiegoś powodu się to tam wszystko tak zbagowało, że szok. Naprawdę nic nie trafiłem? To już chyba trzeba mieć talent w tym momencie, żeby w nic nie trafić, serio. Za późno tą bombę wrzucam, za każdym razem. Ja muszę ten, postać chwilę w miejscu i zobaczyć, jak on będzie leciał. O, wszystko mamy, dobra, elegancko, za pierwszym razem zrobione. Dobrze, kurde, idź tam, kurde. Na razicho, kurde, Spekter. Nikt cię nie lubi, nie szanuje. Więc tam stul japę, brzydko mówiąc. Ale jestem agresywny do tego Spektera. No ale no cóż, dziwić mi się, moi drodzy. No i mamy wszystko ogarnięte, bardzo ładnie. Teraz będziemy mieli znowu ten, łazienkę. Albo saunę, albo nie wiem, co tutaj dokładnie będzie w tym momencie. I mnie zastanawia, co dalej będzie, kurczę, pieczone. O, już wszystkie małpy mamy ogarnięte, elegancko. Bawcie się tam. Mam nadzieję, że wam pogoda dopisuje, jak to się mówi. A teraz zobaczmy, kurde, jak będzie nasz stan gry wyglądał. ...38%, kurde. To jest ładny wynik, powiem wam. Skoro żeśmy wyczyścili praktycznie 5 światów. No tak, my żeśmy 5 światów aż zrobili. Z czego 3 są połączone w jeden. A, teraz będzie świat zimowy. Dobra, wiecie co? Ja tu na razie skończę tę sesję. Tak więc w dużym skrócie, mam nadzieję, że w sposób ciekawy i informatywny prowadzę tę serię. Dajcie znać w komentarzu, jak wam się podoba Ape Escape 2001. Nowe osoby zapraszam do subskrypcji kanału, kliknięcia w dzwoneczek, by otrzymywać powiadomienia o wszystkich filmach tutaj publikowanych, łącznie z live'ami, różnymi tego typu filmami.
Gorąco zachęcam do wbicia na grupę na Facebooku, Discord oraz Instagram, w szczególności na Instagram, gdyż jeżeli na YouTubie nie będziecie mieli powiadomienia o odcinkach, to na Instagramie jak najbardziej będziecie mieli. A na Facebooku oraz na Discordzie integrujemy się ze sobą, mówię tam o moich planach, co tam u mnie i czy planuję jakiegoś live'a, inne tego typu rzeczy, tak więc gorąco zachęcam wbić. I widzimy się w następnych sesjach, zagrajmy w Ape Escape 2001 na PlayStation 2 i nie tylko. Na razie, trzymajcie się i cześć!